ja chciałam Wam pokazać, jak wykroić z arbuza koszyczek. Myślę, że to jest bardzo fajny sposób podania owoców w takim arbuzowym koszyczku na stół. Tak więc zapraszam. Dwie kumki, jedną po jego obwodzie. Drugą po przekątnej. Ustawiamy tak, aby było równo. Musimy zaplanować rączkę. Ja związałam sobie dwie gumki, bo będziemy wasz mi cały czas pękały. Tak, i zaczynamy. Mamy dwie ładne połówki. Plus arbuza już wyglądającego jak koszyczek. Należy wykroić środek. Spod rączki. Już jest koszyczek, proszę zobaczyć. Ładny. Teraz małym nożykiem wykroimy ozdoby. Mogą być mniejsze lub większe. Ze środka arbuza wycinamy łyżeczką ozdobną do owoców kuleczki. Można to zrobić dużą łyżką bądź małą, w zależności jakie chcemy uzyskać owoce. Później nimi napełnimy arbuza. Arbuz jest bardzo soczysty. Arbuza mamy już wyciętego. Teraz dekorujemy owocami. Ja udekoruję tym, co znalazłam na działce. Czyli jeżyny. Są bardzo dojrzałe. I oczywiście mięta. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam na kolejne i do polubienia mojego kanału.